Omówię wyzwanie. Wczytaj dwie liczby typu byte i wypisz je w wierszu. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj, wypisz W. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych VAR, gdzie A i B, nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, oddzielone znakiem przecinek, dwukropek separator, byte, zmienne o wartościach naturalnych z zakresu od 0 do 255. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Readline A przecinek B, pierwsza instrukcja. Wczytanie, read, nawiasie, wartość zmiennych A i B. W instrukcji readLn, ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Write line A, spacja B. Druga instrukcja. Wypisanie, nawiasie, wartości zmiennej A, spacji i wartości zmiennej B. Przecinek pełni tu rolę separatora. To znaczy zapis write line A, przecinek, spacja, przecinek B oznacza złożenie trzech instrukcji. Write A, write, spacja, write line B. W instrukcji write ln, ln oznacza przejście do nowej linii. End z kropką oznacza koniec programu. Dziękuję.